startowałem na pierwszych zawodach kulturystycznych, jak miałem 16 lat. Na ostatnich zawodach kulturystycznych, jak miałem 41. Czy można powiedzieć, że przez całe życie dźwigam ciężary. Kilka razy byłem mistrzem Polski, mistrzem Europy, mistrzem świata. Co można było zrobić w tym sporcie, w kulturystyce, zrobiłem. Teraz bawię się czymś innym. Moje życie oczywiście, no co, całe życie to muzyka, tak? Zawsze muzyka była na pierwszym miejscu i będzie. To właśnie tutaj często spotykam się z Krystianem i razem nagrywamy wspólne hity. Tobie dam. Sport od dzieciństwa, czyli zawodowo grałem w piłkę nożną 17 lat, ale na siłowni już spędziłem 20 lat. Ale zawsze mnie ciekawiło, jak to być w klatce, wiesz? Krystian Pudzianowski. Sprawdziłem, jak się bije i to jest naprawdę kawał skurczy byka. Z drugiej strony mamy Radka Słodkiewicza. I Radek Słodki nie jest, no. Jest zły, jest spocony, patrzy jak wilk. Od 2,5 roku trenuję MMA. Można na treningach być kozakiem, można być w mega formie, a można wyjść do ringu i się spalić. I jak to Mariusz zawsze mówi, tanie skóry nie sprzedamy. Jeżeli zachowa zimną krew, spokojnie wygra, jestem tego pewny. Ja sobie radzę całkiem fajnie, kondycyjnie. Lubię wyzwania i myślę, że to jest dla mnie taki sprawdzian moich możliwości. Ojciec jest dla mnie inspiracją. Zawsze walczy do końca, stara się, z pełnym sercem walczy. Nie ma innej opcji, że tak powiem, niż wygrana. Na pewno jako brat Pudziana, na pewno charakteru mu też nie brakuje i tej chęci, jak powiem, do pracy. To wygra w głowie, to wygra tę walkę. Takie jest moje zdanie. Będzie to najbardziej sportowa walka na tej gali. Ja chcę wyjść i pokazać, że jednak kondycja i umiejętności muszą iść w parze. Jeżeli chodzi o pracę nóg, o dynamikę, moim zdaniem Krystian jest lepszy. To będzie krótka walka. Na pewno to będzie starcie dosyć bolesne dla przeciwnika. Poradzi sobie akurat z tym przeciwnikiem. Powinno być dobrze. Nie mam zamiaru w żaden sposób do kogoś obrażać. Wejdziemy, zamkną się drzwi w oktagonie. Zrobimy po prostu fajną walkę, damy sobie popysku. Kiedy Krystian będzie wychodził do klatki, na pewno z nim wyjdę. Chodzi się po to, żeby zmierzyć się z gościem, który chce ci urwać głowę. Ja w Radka wierzę, jeśli mu zabraknie tlenu, to on pojedzie na charakterze. Krystian, do zobaczenia 8 czerwca. Pamiętaj, bez wymówek, dawaj z siebie wszystko, damy dobry show. Dobrze przygotuj się do tej walki, bo myślę, że po walce przybijemy sobie pionę i wyjdziemy z tej klatki uśmiechnięci, ale uważaj, bo myślę, że moja ręka będzie w górze. Pierwsza gala FFF już w sobotę 8 czerwca w Zielonej Górze. Na żywo, tylko w Polsacie.